Nieśmiałością i niepewnością, ponieważ dzisiaj jesteśmy tylko we dwóch z profesorem Brzostkiem. Nie ma z nami wyjątkowo Maćka, a on obsługiwał zawsze sprzęt, który trochę nas tutaj przeraża. Ale oczywiście, chociaż jest malutki. Jest malutki, tak. Ale właśnie dlatego jest przerażający. Właśnie, wszystko się mieści w takiej małej kasetce, do której są podpięte mikrofony i głośniki. No cóż, a mamy dzisiaj rozmawiać o październiku. O październikach pewnie w ogóle warto rozmawiać, bo jest dużo październików różnych istotnych, ale my wybraliśmy październik 56 roku, chociaż wcale nie jest to okrągła rocznica. Tak, chyba że miesięcznica. No tak, tylko nasz podcast jest jubileuszowy, natomiast tu jubileuszu pełnego nie ma. Nie ma. Notabene zastanawiam się, czy za dwa lata ktokolwiek, jakakolwiek instytucja wymyśli, żeby na serio potraktować te rocznice. Wątpię. Moim zdaniem będzie głównie fala obchodów czy upamiętnień zamachu majowego. No tak, ale to wiosną. Natomiast potem jesienią pewnie będzie rewolucja węgierska. Chociaż ciekawe, czy reżim Orbana, który pewnie dotrwa, bo on jest wieczny, on już nigdy nie zniknie, uczci jakkolwiek tę rewolucję, która tam jest jakimś problemem w tej chwili politycznym. Naprawdę? No tak, no bo przecież Orban dba bardzo o dobre stosunki z Rosją. Ta sprawa jest zawsze w tych stosunkach kontrowersyjna. No jasne, Rosjanie stłumili przecież nie tylko rewolucję węgierską w 56 roku, ale również rewolucję węgierską w czasie Wiosny Ludów. No tak, tylko że tamto jest dość odległe, a tu jeszcze ciągle żyją ludzie, którzy pamiętają to powstanie węgierskie i pamiętają jego skutki i ofiary i zniszczony Budapeszt i przemoc i przede wszystkim upokorzenie straszne, jakim to było dla Węgrów, dla całego pokolenia ludzi. I teraz Orban różne dziwne rzeczy wokół tego zaczął wykonywać, na przykład sugerować, że to nie Rosja przecież jest odpowiedzialna, tylko Związek Radziecki, państwo nieistniejące, a państwo wielonarodowe, a wśród tych ludzi, którzy wjechali na terytorium Węgier, było wielu prawdopodobnie Ukraińców. Naprawdę tak, tak mówi? I on to wykorzystał w pierwszym okresie, no bo oczywiście to trzeba było jakoś rozwiązać ten problem historyczny, że to w gruncie rzeczy być może Ukraina bardziej zaatakowała w 56 roku Węgier. To jest niesamowite, bo to jest takie lustrzane odbicie w krzywym zwierciadle polityki historycznej, czy właściwie polityk historycznych, które uprawiają różne państwa postradzieckie, między innymi Ukraina, ale w odniesieniu do II wojny światowej. To znaczy tam bardzo wyraźnie widać taką narrację, że no to przecież my, Ukraińcy, ponieśliśmy największe straty i największy wysiłek wojenny w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W zeszłym tygodniu byłem na konferencji Muzeum II Wojny Światowej, tam słyszałem dwa referaty kazachski i uzbecki wygłoszone przez tamtejszych uczonych i z nich wynikało mniej więcej coś podobnego, no może bez takiej przesady, ale że odpowiednio Kazachstan i Uzbekistan też wniosły ogromny wkład w Wielką Wojnę Ojczyźnianą i ogromnie wycierpiały. Czyli Orban, można powiedzieć, że bardzo zręcznie przechwycił ten rodzaj myślenia o przeszłości, tylko że go odwraca. Tak, Orban jest bardzo zręczny. Natomiast nie wiem, czy w ogóle w Polsce dla jakiejkolwiek siły politycznej i grupy pamięci październik 56 roku jest obecnie ważnym punktem odniesienia. Nie wiem. Październik pewnie nie, ale czerwiec 56 roku pewnie już tak, dla no tej powiedzmy prawicowej części polskiej sceny politycznej i różnych prawicowych graczy na polu polityki pamięci. Czy to się da jakoś powiązać z październikiem? No oczywiście historycznie było to ściśle powiązane, natomiast czy z tego wynikną jakieś obchody? Wątpię. Też wątpię. Bardzo wątpię. Lewica w ogóle chyba się tym niespecjalnie interesuje. W październiku są dwie postaci bardzo ważne, które dla lewicy nie mogą być pozytywnymi punktami odniesienia. Jedną jest Władysław Gomułka, a drugą jest prymas Wyszyński. Wyszyński wypuszczony wtedy z odosobnienia i triumfalnie powitany przez
no, ogromne masy społeczne, które krzyczą nawet podobno wtedy Wyszyński do biura politycznego. No, to była jedyna istniejąca prawdziwa władza, w związku z tym, ponieważ nie było możliwości przeprowadzenia prawdziwych wyborów, znaczy liczono na to, że te wybory lutego 57, jeszcze pewnie o tym pomówimy, będą prawdziwsze niż poprzednie. No nie było to trudne, bo poprzednie były najbardziej nieprawdziwe, jak sobie można wyobrazić. W każdym razie, że drogą kooptacji można zmienić panujący w Polsce wtedy w PRL-u porządek. No więc skoro do biura dokooptowano Gomułkę, który wcześniej siedział przecież w czasie stalinizmu i był traktowany jako, no, ofiara praktyk stalinowskich, no to dlaczego nie Wyszyńskiego? I wszyscy się zbratamy wtedy i naród polski będzie scalony i będzie w stanie stawić czoła, no, polityce sowieckiej. No tak, bo ten 56 rok, o czym chyba teraz się nie pamięta, to znaczy mało kto pamięta poza historykami tej epoki, to był wielki wybuch narodowych nadziei. Tak, tak? I też tego swego rodzaju dumy, takiego złudzenia jedności, które potem chyba już tylko w 80 roku się powtórzyło na wielką skalę, takiego złudzenia jedności, no ono się co pewien czas powtarza, zwłaszcza w reżimie, który skonfiskował politykę de facto. Polityka jest sztuką podziału. Polityka nas stale emocjonuje, ponieważ nas różnicuje i dzieli i w polityce jest bardzo dużo agresji. Stąd częściowo zresztą nostalgia za PRL-em, którą odczuwa wciąż niemało osób pamiętających te czasy, bo to były czasy spokojne. Pozornie to w ogóle nieprawda, ale wydaje się, że one były spokojne, ponieważ powierzchnia życia, powierzchnia środków przekazu była, no, jak staw. Czy oni muszą się tak o wszystko kłócić? No to prawda? Jest ten głos krytyki dzisiejszych realiów, no właśnie, politycznych. Bo ciągle nas ta wrzawa budzi, z nią usypiamy i wiele osób ma tego naprawdę dość. A PRL, no to były żniwa rzepaku się toczą. Jakiś rolnik wyhodował szczególnie wielką gęś. Towarzysz Gierek odwiedził PGR, w którym wszystko świetnie. No i jest takie złudzenie. A wybory były właściwie świętem jedności narodu. Zresztą no tak. Przecież istniał Front Jedności Narodu, który monopolizował scenę polityczną całkowicie, właściwie, więc tak. Trudno było o jakąkolwiek kampanię konfrontacyjną. Ale 56 rok był jeszcze, wydaje mi się, o tyle ważny, że ta jedność osiągnęła właściwie, no, nie, tak jak powiedziałeś, niespotykane później rozmiary. Może w czasach rewolucji Solidarności przez krótki czas było tak samo, ale nie wiem. Czego się również nie pamięta, jest poparcie dla Gomułki. Pamiętam takie twierdzenie, taką tezę Pawła Machcewicza, który jako jeden z pierwszych historyków zajmował się 56 rokiem i wydaje mi się, że to nie zostało zakwestionowane, znaczy to jego stwierdzenie, że Władysław Gomułka w 56 roku cieszył się największym poparciem, jakim polski, jakikolwiek polityk w XX wieku mógł się cieszyć. To znaczy, że ani Piłsudski, nie wiem, czy to w 18 roku, czy później, nie miał takiego poparcia, ani żaden inny polski przywódca. Tu mam trochę wątpliwości, no bo jak to mierzyć? Przecież nie było żadnych badań opinii publicznej na ten temat. W ogóle w PRL nie było nigdy żadnych badań, aż do czasów Jaruzelskiego, który... Tak, i Cebosu. Tak. Nie było żadnych badań, prawdziwych badań sympatii politycznych. Rozpoznawano je ze źródeł pośrednich, powiedziałbym. Policja polityczna oczywiście badała tak zwaną atmosferę społeczną. Mamy mnóstwo raportów na ten temat, no ale one pokazują na ogół społeczeństwo, no, delikatnie mówiąc, niezadowolone z sytuacji i zachłyśnięcie się tymi źródłami, zresztą w latach 90. sprawiło, że ta historiografia się trochę wykrzywiła, to znaczy wszystko było przejawem oporu społecznego i strajki w fabrykach i unikanie służby wojskowej, to był opór społeczny przeciwko władzy i wszystkie napisy i ulotki były oporem społecznym, wszystko było oporem społecznym, no a przecież
niekoniecznie. Jak ktoś unika służby wojskowej, to niekoniecznie dlatego, że nie lubi komunizmu. Po prostu nie chce iść do woja. Jak załoga fabryki strajkuje, to nie dlatego, że nie lubi komunizmu, tylko dlatego, że na przykład nie wypłacono jej należnych dodatków do wynagrodzeń i tak dalej, i tak dalej. Więc to było wrzucone do worka, ponieważ te źródła pokazywały bardzo jednolity, tworzyły inne złudzenie, znowu złudzenie jedności. To znaczy złudzenie, i to dzisiaj niestety nasi niektórzy koledzy, historycy o wyrazistych poglądach ciągle kultywują taką historię ideologiczną, w której naród z zasady dobry polski katolicki występuje przeciwko złej, obcej, laickiej władzy. Tak, władzy narzuconej przemocą i reprezentującą interesy obcego mocarstwa. No, tymczasem ten 56 rok pokazuje, jak bardzo to była złożona sytuacja, no bo ostatecznie Gomułka postawił na szali nie tylko własny autorytet, ale również no, w jakiś sposób los całego państwa, w tym sensie, że no, nie można było wykluczyć radzieckiej interwencji, prawda? No ona prawie nastąpiła, no, przecież Chruszczow przylatuje osobiście, robi awanturę już na lotnisku, potem robi awanturę w Belwederze, gdzie są rozmowy. A czołgi jadą w tym pyta, czasie. Pyta, kim jest ten człowiek i dlaczego on tutaj jest, o Gomułkę pyta. Zastrasza, tylko że się nie dali wtedy zastraszyć. I to jest ciekawy moment, ponieważ tak w ogóle patrząc na ewolucję sytuacji wtedy w Polsce, no to przecież ci ludzie, którzy sprawują władzę latem, jesienią 56 roku, to są wszystko bez wyjątku ludzie, którzy utrzymali ją, nauczyli się jej w okresie stalinizmu. To są komuniści jeszcze przedwojenni, o poglądach sekciarskich dosyć, to znaczy wywodzący się z grupy prześladowanej przed wojną przez policję, a jednocześnie prześladowanej przez reżim stalinowski w pewnym momencie, koniec lat 30. i polscy komuniści wzywani do Związku Radzieckiego już stamtąd nie wracają, bo Stalin żyje akurat wtedy obsesją zdrady także przez Polaków jako piątej kolumny, więc komuniści polscy z zasady są podejrzani. I ci ludzie, którzy przeżyli te czystki, ważni w Komunistycznej Partii Polski, to na ogół byli po prostu wtedy w polskich więzieniach w II Rzeczypospolitej. No, a nawet ci, którzy byli u władzy, też byli przesiąknięci psychozą strachu. No, po wojnie. Myślę chociażby o Bermanie. Jakub Berman, który później powiedział Torańskiej, że no, zwłaszcza po procesie Slanskiego w Czechosłowacji miał taką świadomość, że może być wykreowany na polskiego Slanskiego. No to znaczy właśnie, z racji swojego żydowskiego pochodzenia może zostać osadzony w roli przywódcy spisku antypaństwowego. Trzeba przecież dodać, że Rudolf Slanski, zanim został oskarżony najpierw o sprzeniewierzenie się linii partii, wyrzucony z tej partii, pozbawiony stanowiska sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, był właściwie prawą ręką Klementa Gottwalda. Był jednym z architektów przejęcia władzy w lutym 1948 roku. No i zrzucenie go z tego piedestału było dla no, ogromnej liczby czechosłowackich komunistów szokiem. Co więcej, w jego przypadku to żydowskie pochodzenie w ogóle nie odgrywało jakiejkolwiek roli. On był całkowicie zasymilowany i komuniści czechosłowaccy nie dzielili się na tych właściwego pochodzenia i w cudzysłowie oczywiście niewłaściwego pochodzenia. No tak, tu jest wielka różnica między mentalnością polskich i czechosłowackich komunistów i zresztą większością innych, ponieważ żadna inna partia komunistyczna, lokalna, że tak powiem, przed wojną nie przeżyła takiej czystki jak Polska. Więc oni o tym wszyscy wiedzieli. Oni wiedzieli, że to było wszystko na rozkaz Stalina. Oni się Stalina bali. Ale zarazem oni byli bardziej zintegrowani właśnie tym lękiem. Natomiast komuniści czechosłowaccy mieli pewnie więcej złudzeń dotyczących Stalina i jego polityki. A Polacy robili co mogli, żeby wybronić swoich. No, symbolem właśnie to, że Gomułce jednak włos z głowy nie spadł. Gomułka, szykowano mu proces, ale robiono to tak rozwlekle i długo. Na polecenie Bieruta. Na polecenie Bieruta, że do tego procesu nigdy nie doszło, a Gomułka no, po prostu siedział w areszcie domowym przez większość czasu. Owszem, nie wiedział, co się z nim stanie. To komuniści wiedzieli, że ktoś znika, a potem znika tak naprawdę. Ale nie był torturowany. Nie był, chociaż inni byli.
Ale Slanski, którego można porównać z Gomułką z racji tej funkcji pierwszego sekretarza, nie szefa partii, tylko, przepraszam, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Czechosłowackiej, był torturowany. On był, w Polsce też Spychalski był torturowany, późniejszy marszałek i przewodniczący Rady Państwa od 1968 roku, ale... Jest jeden rodzaj lęku. To jest lęk oczywiście przed czystkami i oni wszyscy je znają i wiedzą, że to może ich spotkać. Potem umiera Stalin i pojawia się drugi rodzaj lęku. Nie wiem, czy nie poważniejszy. To znaczy zaczyna się wściekła walka o władzę na Kremlu, o której oczywiście nie ma żadnych informacji. Natomiast oni wiedzą o tym, że tak się dzieje. Potem znika Beria. I nie wiadomo, na kogo się orientować. Nie wiadomo, czy na przykład nie zdarzy się, że zostaną potępieni teraz z kolei jako stalinowcy, co zresztą ich spotkało. W dodatku ucieka w 1953 roku Józef Światło, bardzo ważna osoba. Człowiek, który kierował policyjną inwigilacją elity władzy. To człowiek wiedzący wyjątkowo dużo i uchodzący za bardzo pewnego. I nagle on znika, odnajduje się po stronie zachodniej i zaczyna w 1955 roku ogłaszać przez radio Wolna Europa straszne pogadanki na temat obyczaju, polityki, sposobu życia elity władzy w PRL. To jest dla niej kompletnie destrukcyjne. I on opowiada nie tylko o tej takiej, można powiedzieć, strasznej twarzy reżimu, to znaczy o prześladowaniach politycznych, represjach, procesach, ale również o tym, że ta ekipa uległa alienacji, to znaczy, że żyje bardzo dobrze, że ma za nic los zwykłych obywateli. To są czasy przecież, kiedy mimo odbudowy kraju większość Polaków żyje w bardzo złych warunkach, na bardzo niskiej stopie życiowej. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, która ilustruje strach przed Stalinem. Przypomniał mi się taki fragment z rozmowy właśnie Torańskiej z Bermanem, kiedy Berman opowiada, że Stalin organizował te takie imprezy z udziałem najwyższych przywódców, czy tych swoich diadoków i przywódców innych państw. No i na jednej z tych imprez kazał na przykład, nastawił patefon i kazał Bermanowi tańczyć z Mołotowem. I oni tańczyli. I nawet Berman mówi, że to nawet nie było takie złe, bo można było sobie trochę w spokoju porozmawiać. Inni nie słyszeli, o czym rozmawiamy. Tak, to są te sceny też opisywane w różnych biografiach Stalina i wspomnieniach Chruszczowa. Chruszczow o tym opowiadał później, jak Stalin kazał mu tańczyć. To był taki typowy element już takich alkoholowych imprez. Stalin, który bawi się swoimi współpracownikami i oni robią to, co każe, ponieważ wiedzą, że humory Stalina są zmienne i nagłe i wolą nie zadzierać. To są oczywiście pewnie w jakiejś mierze też historie zawierające jakąś dozę mitu, czy wyjęte z szerszego, przecież nie tylko to się tam działo, nie tylko o tym mówiono, ale ten proces, który zachodzi, bo my mówimy tu o elicie władzy. Elita władzy w PRL wtedy to jest kilkunastu facetów zasiadających w biurze politycznym, a spośród tych kilkunastu tak naprawdę trzech, czterech pociąga za wszystkie sznurki, czy też inaczej, wie, za które wolno im pociągać, ponieważ oni są w bezpośredniej relacji z Moskwą. I ten triumvirat, taki słynny Berman, Bierut, Mintz, gdzie Berman odpowiada za sprawy ideologiczne, Mintz za gospodarkę, a Bierut jest twarzą polskiego stalinizmu, ten triumvirat zaczyna się po prostu rozpadać. Umiera Bierut. Zanim jeszcze Bierut umarł, bo klęska planu sześcioletniego, którym kierował Mintz, jest jasna mniej więcej w 1954 roku, że założenia nie zostaną zrealizowane, że gospodarka została przeinwestowana, głównie militarnie, przecież jest wielkie napięcie wojenne związane z wojną w Korei. Ogromne deformacje tego planu, on już u początku był niesłychanie napięty, ale potem sześciokrotnie w stosunku do jego założeń wzrasta produkcja militarna, co oznacza, że się tnie właściwie wszystko, co można we wszystkich innych dziedzinach.
To się nazywało sektor A, sektor B. Sektor produkcji A to była tak zwana produkcja środków produkcji, czyli tego, co posłuży do dalszej produkcji, z czym obywatele nie mają właściwie kontaktu, oprócz tego, że pracują przy obrabiarkach, fabrykach, w hutach, ale oni tego nie zjedzą. Natomiast produkcja B to były środki konsumpcji tak zwane, to znaczy wszystko to, co ludziom jest do życia potrzebne na co dzień, i bezustanne cięcia w planie sześcioletnim dotyczyły głównie produkcji B oczywiście, a nie A. W związku z tym w połowie lat 50. Trudno o żywność, trudno o najprostsze domowe sprzęty. Ludzie są umęczeni kolejkami, staraniami, zabiegami o wszystko. No a jednocześnie partia rozwinęła swoją wielką propagandę. I przestrzeń między takie nożyce, między propagandową obietnicą a rzeczywistością są już w roku 55 niesamowicie rozwarte. No tak, mija 10 lat od zakończenia wojny. Można powiedzieć, że pod pewnymi względami sytuacja gospodarcza i sytuacja bytowa polskich rodzin jest gorsza niż w tych pierwszych latach powojennych, kiedy jeszcze istniał sektor prywatny, kiedy była taka erupcja przedsiębiorczości. To zostało stłumione. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, wydaje mi się, o bitwie o handel i o tym, jak właśnie reżim komunistyczny poradził sobie z tą częścią jeszcze w miarę wolnorynkowej gospodarki, więc nadzieje są, wydaje mi się, no, bardzo rozbudzone na wielu płaszczyznach, to znaczy po pierwsze tej politycznej dotyczącej zależności od Związku Radzieckiego, to jest przecież, pamiętajmy, czas jeszcze, myślę tutaj o okresie przed październikiem 56 roku, kiedy w Wojsku Polskim są doradcy, prawda? Kiedy Wojsko Polskie jest polskie z nazwy, ma polskie mundury, służą w nim polscy żołnierze i oficerowie, ale stanowiska dowódcze są obsadzone przez ludzi albo przysłanych przez Moskwę, tak jak marszałek Rokossowski, o którym oczywiście nie można było powiedzieć, że nie jest Polakiem, za to groziły represje, no albo są radzieccy doradcy w różnych kluczowych miejscach tego systemu w informacji wojskowej i tak dalej, prawda? Po drugie jest płaszczyzna ta, o której mówiliśmy, czyli oczekiwania na liberalizację wewnętrzną systemu, no i trzecia płaszczyzna, no to są te wszystkie sprawy bytowo materialne. Chociaż jeszcze pewnie trzeba by dodać płaszczyznę światopoglądową i tutaj mamy prymasa Wyszyńskiego i oczekiwania społeczeństwa, że władza nie będzie walczyła z Kościołem katolickim. No a właśnie w latach 53-54 ta walka z Kościołem przybrała, i to zwłaszcza po śmierci Stalina, bo była już po prostu rozpędzona. No wielkie rozmiary, nie tylko Wyszyński internowany, ale procesy biskupów, zamykanie różnych instytucji kościelnych, odbieranie mienia kościołowi i usunięcie religii ze szkół, co być może dla mieszkańców było najbardziej wyrazistym sygnałem, bo dzieci chodziły do 54 roku na lekcje religii w szkołach. Dzisiaj pewnie patrzymy na to inaczej, ale to dla większości mieszkańców Polski wówczas jest takim znakiem rozprawy z Kościołem, ofensywy antykościelnej, która dotyka istoty życia duchowego ludzi, no bo ludzie formowani w kulturze tradycyjnej, większość mieszkańców Polski mieszka na wsi przecież, co więcej, ludzie łaknący jakiejś stabilizacji. System bez przerwy destabilizuje ich życie. Ogłasza ciągłe jakieś akcje mobilizacyjne. Mobilizuje do uczestnictwa w masówkach, w zebraniach, do niby dobrowolnych, ale tak naprawdę przymusowych składek pieniężnych na różne cele. Odbiera czas wolny, ogłasza coraz to nowe rozporządzenia, na przykład o tym, że nie wolno mieć w domu złota. I jeżeli się je ma, to można być bardzo ukaranym. Albo narzuca na wieś coraz to nowe kontrybucje, tak to było rozumiane. To było, te przymusowe dostawy ze wsi były traktowane trochę jak kontrybucje niemieckie przez wielu. Tak się musiały kojarzyć. To byli ludzie, którzy pamiętali kontyngenty nakładane przez okupanta. No właśnie, więc to coraz bardziej alienuje te władze, które też coraz mniej z tego wszystkiego rozumieją, ponieważ zlikwidowały wszystkie mechanizmy dialogu społecznego. Nie ma, już nie mówię o badaniach społecznych, socjologia jest usunięta z uczelni, zamknięte są wydziały socjologii.
ale po prostu nie ma żadnych nawet najwęższych dróżek. W roku 1953 zostaje zamknięty Tygodnik Powszechny, który dla inteligencji katolickiej no, był znakiem, że jeszcze cokolwiek można powiedzieć, co nie jest no, marksistowskie. I to są tego typu likwidacja przestrzeni publicznej, sfery publicznej przez władzę, no, znana z wielu różnych reżimów. Do dzisiaj wiele reżimów tak próbuje funkcjonować, zamykać gazety, likwidować telewizje prywatne. No, powoduje rosnącą alienację władzy, która dla samej władzy jest niebezpieczna. I dodajmy, że ta alienacja dotyczy też struktur partyjnych, to znaczy nawet ci, którzy są w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, te doły partyjne, no, nie mają wpływu żadnego na to, co zrobią przywódcy. Żadnego. I nie ma przepływu informacji. Wręcz przeciwnie. Stąd tutaj, i tutaj byśmy mogli wrócić do wątku, od którego rozpoczęliśmy, to znaczy do bohaterów 56 roku, z którymi nie jest po drodze dzisiejszym politykom. Stąd postaci takie jak Lechosław Goździk, prawda? Czyli taki autentyczny przywódca robotniczy z fabryki na Żeraniu, prawda? Który wyrasta na no, gwiazdę października 56 roku i później zostaje bardzo szybko gdzieś tam przeniesiony na wybrzeże, zapomniany, prawda? Tak. O niego też się jakoś nikt nie upomina. Karol Modzelewski dużo o nim pisał, no bo dla niego październik był takim okresem formacyjnym. Poświęcił dużo miejsca mu w swoich wspomnieniach, a tacy ludzie jak Goździk byli właściwie kwintesencją władzy robotniczej, autentycznej władzy robotniczej. Tak. No bo to jest przecież nieprawda, że marksizm i wizja społeczeństwa socjalistycznego nie zapuściły korzeni w umysłach ludzi w latach 50. Zapuściły korzenie jak diabli. Poprzez nie tylko formy przymusowe szkoleń, różnych lekcji i tak dalej, to po prostu człowiek był tym otoczony, ale też po prostu jako sposób zrozumiałego opisu świata. I to, ten opis świata krytyczny, marksizm jest filozofią krytyczną, jest krytyczną analizą gospodarki. Nie jest jednoznaczne, że marksizm legitymizuje władzę lat 50. Przeciwnie, może ją podkopywać ideologicznie. No, z tego się zresztą wzięli dysydenci tak zwani. Potem będzie Lis Kuronia Modzelewskiego i różne inne, Milo Wandzila z Jugosławii. Oni wszyscy używają marksizmu później w latach 50., 60., żeby demaskować system. Zresztą to tak naprawdę zrobił to pierwszy chyba Trocki w Zdradzonej Rewolucji. Przy pomocy marksistowskiej analizy pokazuje tak zwany kapitalizm państwowy, czyli to, co się stało, państwo wzięło po prostu środki produkcji w swoje łapy, zabrało je tak naprawdę robotnikom i wszystkim, i robotnicy mają jeszcze mniej do gadania niż mieli w czasach kapitalistów, bo przynajmniej kapitalistów było wielu. I bunt przeciwko jednemu z nich był możliwy, natomiast bunt przeciwko potężnemu państwu, które ma czołgi i użyło ich na ulicach Poznania w 1956 roku, to było wielkim przełomem mentalnym, ponieważ użyto czołgów przeciwko manifestacjom robotniczym. Czyli zrobiono coś, czego nawet przedwojenna władza nigdy się nie dopuściła. Nigdy by się nie ośmieliła tego zrobić, oczywiście. No, i to było tak wielkim wstrząsem, zwłaszcza, że później następuje okres no, próby przedstawiania tego buntu poznańskiego jako kontrrewolucji przez władzę. Słynna wypowiedź Cyrankiewicza, prawda? O odrąbaniu ręki, która się podniesie na władzę ludową. No, wszystko to właśnie jest dowodem alienacji, głębokiej alienacji władzy. I zgoda Goździk, załogi robotnicze, to jest w ogóle fascynujące, że te właśnie wielkie zakłady pracy stworzone w okresie planu sześcioletniego, no Żerań jest doskonałym przykładem, stają się zarzewiem buntu robotniczego. Nie będziemy pewnie dużo o tym mówić, bo chociaż październik to jest bunt robotniczy w dużej mierze, tylko chciałem powiedzieć, że ci ludzie w tych zakładach produkujących no względnie nowocześnie jak na tamte czasy, no i o skali niebywałej jak na historię ziem polskich też, trzeba to sobie powiedzieć, Nowa Huta, Huta w Warszawie, zakłady na Żeraniu, to są naprawdę wielkie przedsiębiorstwa. Ich pracownicy najlepiej wiedzą, jak bardzo nie działa system
centralnego planowania i jak bardzo są bezwolnymi śrubkami w maszynerii, która nie przynosi rezultatów. To nawet Gomułka powie w swoim wystąpieniu w październiku 1956 roku o żeraniu, i to było dość dwuznaczne, jak się okazało, to co powiedział. Gomułka powiedział, że na żeraniu się produkuje takie samochody, jakich nikt na świecie już nie robi. I to była zarazem krytyka planu sześcioletniego i jego skutków, ale można ją też było odczytać jako krytykę załogi żerańskiej, która nie jest w stanie wykrzesać z tego zakładu więcej. I drugi paradoks, Gomułka następnie przez wiele lat swojej władzy blokuje w ogóle możliwość modernizacji zakładów. On był zresztą członkiem komisji, on był członkiem formalnie no, podstawowej organizacji partyjnej PZPR na żeraniu właśnie, więc to, bywał tam. To bardzo ciekawe, bo... On będzie blokował rozwój motoryzacji i ta licencja Fiata w drugiej połowie lat 60. to właściwie zostanie wydarta jakoś przy jego niechętnej akceptacji. Bo on uważał, że to jest krok w stronę społeczeństwa konsumpcyjnego, tak, jak rozumiem, które będzie przejadało wypracowywany ciężko dochód zamiast go akumulować. Oczywiście, czy... no to są te wszystkie wypowiedzi Gomułki, po co wam motocykle, skoro można, trzeba na wkłady mieszkaniowe zbierać, a wy chcecie jeździć motocyklami. No tak, przed wojną ludzie chodzili bez butów, a wy myślicie o samochodzie. Mnie uderza, kiedy myślę o tym 56 roku, jaką lawinę uruchomiły przemiany, to znaczy, że to nie jest tylko rewolucja polityczna, ale ta rewolucja przetacza się przez właściwie całe życie społeczne. Nasz inny kolega Jerzy Kochanowski napisał książkę o rewolucji popaździernikowej. Międzypaździernikowej. Ja czytam teraz jeszcze inną książkę Agaty Szydłowskiej, Futerał, o mieszkaniu w PRL. I ona pokazuje tam właśnie między innymi jak październik 56 roku nagle uwalnia aspiracje Polaków. To znaczy te aspiracje oczywiście mieszkaniowe były już wcześniej, ale były bardzo skrzętnie tłumione przez władzę. To znaczy przede wszystkim zlikwidowano spółdzielczość mieszkaniową, czyli potwierdza się to, co powiedziałeś o kapitalizmie, bo przecież kapitaliści przeciwko spółdzielczości nic nie mieli. No, była ona częścią rzeczywistości społecznej przed wojną. Przeciwnie, odciążała przedsiębiorstwa. No, był ten jeden model XIX-wieczny, fabrykant buduje obok swojej fabryki osiedle, tak, żeby scementować załogę, żeby ona nie migrowała i żeby dzieci także pracowały w jego firmie. Jest takim patronem tej społeczności, bo te mieszkania na ogół są 100 razy lepsze niż warunki na wsi, w których ci ludzie żyli wcześniej. Albo w jakichś barakach, które powstają. Albo byle gdzie, tak, prawda? Z drugiej strony jest model spółdzielczy, który odciąża w gruncie rzeczy kapitalistów od zajmowania się bólu głowy związanego z substancją mieszkaniową. No i PRL stał się znowu takim wielkim XIX-wiecznym przemysłowcem, bo od 1948-1949 roku już spółdzielczość mieszkaniowa nie funkcjonuje, natomiast zastępuje ją wielka państwowa struktura, która się nazywa Zakład Osiedli Robotniczych. I ZOR przejmuje przeważającą większość budownictwa w ogóle w Polsce, a jeśli chodzi o miasta, no to ponad 90%. I bloki zorowskie, jak się na nie patrzy dziś, to były bardzo dobre projekty i ich wykonanie nie było najgorsze. Bloki zorowskie rosną wszędzie w Polsce, a zwłaszcza tam, gdzie się lokuje przemysł, więc to właśnie ten kapitalista obok fabryki buduje wielkie osiedle, żeby mieć stabilną załogę. Ja byłem kiedyś w Szwajcarii i widziałem takie bloki z lat 50. stojące w Neuchâtel i byłem zdumiony, jak bardzo one są podobne do bloków zorowskich, to znaczy niemal jeden do jeden. Wnętrza, takie same klatki schodowe z Lastrico, takie same wielkości mieszkań, dachy podobne, czterospadowe, no niemal jeden do jeden, co świadczy o tym, że ZOR po prostu kopiował, czy przyswajał sobie, architekci sobie przyswajali ówczesne poglądy na temat mieszkalnictwa w Europie i to oczywiście było ponad stan, ponieważ ZOR tak samo zbankrutował, jak zbankrutował plan sześcioletni, to znaczy
mieszkań zbudowano mniej niż miano i były one gorsze niż miały być, a bloki nie były otynkowane, a przestrzenie między blokami nie były zagospodarowane. No wyglądało to w połowie lat 50. raczej okropnie. A podłoga falowała, tynk odpadał i tak dalej. Oczywiście, bo to było szybkościowe. Te usterki można by, listę tych usterek można by mnożyć. Agata Szydłowska twierdzi, powołując się na różnych badaczy i swoje własne ustalenia, że wbrew hasłom, które miały władze czy propaganda komunistyczna na ustach, te mieszkania nie trafiały w większości do robotników. To znaczy, że cel deklaratywny był taki, że robotnicy wchodzą do centrów miast, zajmują te dzielnice, które wcześniej rezerwowała dla siebie burżuazja. No, najlepszym tego przykładem była marszałkowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie. Ale jak się temu dobrze przyjrzeć, to okazuje się, że owszem, w MDM-ie przodownicy pracy i inni wybrani beneficjenci systemu z szeregu klasy robotniczej otrzymywali mieszkania, no ale zdecydowaną większość w tych nowych blokach, nowych takich właściwie kamienicach, można by powiedzieć, zajmowali inteligenci, ludzie którzy byli no, w hierarchii społecznej wyżej w państwie no, ale temu się nie można dziwić, bo to było bardzo racjonalne. Budując wielki zakład przemysłowy, potrzebujemy oczywiście ogromnie wiele siły roboczej, ale zwłaszcza na etapie budowy. I to są robotnicy budowlani, na ogół sezonowi, oni tutaj nie zostaną, więc dla nich się tych bloków na ogół nie buduje. W drugiej fazie przybywa załoga fabryki, która jest złożona w większości z pracowników fizycznych, ale niezastąpieni są pracownicy umysłowi, to znaczy inżynierowie, technicy, kadra administracyjna, wykształcona, księgowi i tak dalej. Tych ludzi nie można zastąpić. Natomiast no, brutalna prawda jest taka, że pracownika niewykwalifikowanego albo nawet wykwalifikowanego pracownika fizycznego stosunkowo łatwo zastąpić. No i teraz każdy, kto rozdziela mieszkania, zadaje sobie pytanie. Mhm. Czy chcemy utrzymać na miejscu pracy raczej inżyniera, czy robotnika? Odpowiedź zawsze jest bardzo prosta. Oczywiście, że inwestujemy w inżyniera, bo jeżeli inżynier opuści zakład, no to będziemy mieli ogromny problem. Natomiast zwłaszcza, że to są lata, przecież po strasznej wojnie, która wyniszczyła polską inteligencję fizycznie, spowodowała jej emigrację. W latach 50. naprawdę fachowców w Polsce brakuje i to ogromnie. W związku z tym wcale mi nie dziwi taki rozdział mieszkań. Natomiast, że on był sprzeczny najgłębiej z propagandą, no to ludzie odczuwali na własnej skórze. No właśnie i to powoduje, że ci robotnicy, którzy z jednej strony słyszą o tym, że są solą tej ziemi i że historia należy do nich, no bo właściwie to jakby ta teoria marksistowska im wmawiała, nagle boleśnie odczuwają, że inżynier czy nawet technik, prawda, którzy mają wyższe kwalifikacje, no, przeskakują ich w kolejce po mieszkanie czy po meble. Oczywiście, są uprzywilejowani w znaczeniu, zresztą w Związku Radzieckim było dokładnie tak samo. Mm. I te głębokie podziały społeczeństwa sowieckiego, no to w latach 30. w Związku Radzieckim pracują rozliczni spece, czyli fachowcy zagraniczni z różnych krajów europejskich, ze Stanów Zjednoczonych, którzy pomagają przy no, wznoszeniu tych wspaniałych zakładów przemysłowych. I każdy może zobaczyć, że buduje się niewielkie wille albo takie domy kilkurodzinne o bardzo dużych mieszkaniach, w których mieszkają spece i spece mają służbę domową na przykład. Mhm. Natomiast sól ziemi, czyli robotnik sowiecki, w imieniu którego rewolucję przecież przeprowadzono, gnieździ się często w drewnianych barakach i z liczną rodziną i to przez dziesiątki lat potem będzie trwało. Tak, i to władzę nie wzrusza. Jeden z czechosłowackich polityków komunistycznych, Antonin Nowotny, który później został pierwszym sekretarzem i prezydentem, powiedział wręcz publicznie w czasie jakiegoś spotkania, że dla niego jest zupełnie oczywiste, że inżynier musi zarabiać dużo lepiej niż robotnik. To wywołało wielkie poruszenie, no bo było sprzeczne z ideologią
głoszoną przez władzę, no ale taką pragmatyką kierowali się zapewne wszyscy przywódcy komunistyczni, żeby utrzymać bieg maszyny, tak, żeby ona funkcjonowała tak jak powiedziałeś. A to z kolei jeszcze prowadzi mnie do, czy ta wzmianka o Nowotnim, do takiego porównania z Czechosłowacją. Jeszcze raz do tego wrócę. Nie wiem, czy już tego nie mówiłem tutaj w HIP-ie, ale w 1956 roku krążył taki okrutny żart, dowcip, który mówił, że w 1956 roku przywódcy węgierscy zachowali się jak Polacy, przywódcy polscy zachowali się jak Czesi, a przywódcy czescy, czy też ściślej rzecz biorąc Czechosłowacy, zachowali się jak świnie, co oznaczało, no, że Polacy wyjątkowo zachowali się racjonalnie, nie wywołali kolejnego powstania, Węgrzy wręcz przeciwnie, wywołali powstanie i ponieśli wielkie straty, no a Czesi nie zrobili nic. No i to jest pytanie właściwie, jak to się stało, że ta rewolucja 56 roku, no przecież bardzo burzliwa w obu państwach, na Węgrzech i w Polsce, że się nie rozlała na pozostałe kraje. No, że ona się nie rozlała na Niemiecką Republikę Demokratyczną, to jest łatwo wytłumaczyć. 3 lata wcześniej było powstanie berlińskie, które zostało spacyfikowane. Właśnie, w Czechach zresztą też przecież były w 1953 roku wielkie robotnicze zaburzenia. W Pilźnie, w Brnie po wprowadzeniu z zaskoczenia, dodajmy, reformy walutowej, która no, spauperyzowała nie tylko ludzi zamożnych, ale też robotników, którzy mieli jakiekolwiek oszczędności. Tutaj pamiętajmy, że wbrew trochę polskiej mitologii, pierwsze wielkie protesty społeczne wybuchły u kresu stalinizmu w Czechosłowacji i w NRD, czyli w dwóch najbardziej uprzemysłowionych i najzamożniejszych krajach bloku komunistycznego, które też najbardziej, najdotkliwiej odczuwały pauperyzację okresu stalinizmu. No i to tam się rozegrały pierwsze wydarzenia, takie naprawdę, no zwłaszcza w Berlinie, na wielką skalę z użyciem czołgów i tak dalej. Tak, no i to odróżniało wrzesień, to odróżniało, przepraszam, te inne interwencje poza węgierską tym, że tam pacyfikowała Armia Czerwona. To znaczy to nie byli swoi, którzy zaprowadzali porządek. No jednak ten scenariusz się już w Polsce w październiku 1956 roku nie powtórzył. A jak było w Rumunii? No w Rumunii nic nie było, bo Rumunia była jednym z najbardziej zdeptanych i spłamszonych przez reżim stalinowski krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko tu są jeszcze inne okoliczności. No, Rumunia wojnę niby wygrała, ale wygrała w ostatniej chwili. Nie była traktowana przez Związek Radziecki jako zwycięzca wojny. Czego by nie powiedzieć o gorzkim bilansie tak zwanego wyzwolenia w Polsce. Polska miała także w oczach polityków sowieckich twarz walki z faszyzmem, która dla nich wtedy była propagandowo, no sami nie zawsze walczyli z faszyzmem, czasem przeciwnie, natomiast propagandowo było to bardzo spójne. Natomiast Węgry, Rumunia, to nie były przykłady państw, które należały do antyhitlerowskiej koalicji. I też polityka wobec tych krajów była inna. Co więcej, nie były to też kraje słowiańskie. Ten mit słowiańskiej jedności ma tu spore znaczenie, moim zdaniem, wbrew pozorom. On może nie był eksploatowany specjalnie po roku 1948, gdy Stalin raczej promuje no, rosyjską wielkoimperialną politykę i to oni są równiejsi wśród równych. Natomiast mit słowiański, jakieś poczucie słowiańskiej wspólnoty losu no, istniało w świadomości wielu ludzi, także tych, którzy podejmowali decyzje. I Rumunia i Węgry tu są oczywiście zupełnie osobnymi przypadkami. W Rumunii reżim nie destalinizuje się, podobnie zresztą jak w Czechosłowacji. Jak długo mogą, tak utrzymują pozory, że żadna destalinizacja nie jest potrzebna. Zresztą jak zwykle Gheorghiu Dess, który był szefem wtedy partii rumuńskiej, bardzo twardy gracz i bezwzględny, okrutny człowiek, a jednocześnie bardzo umiejętny i mający taką pozytywną, optymistyczną, uśmiechniętą twarz. Ten człowiek się rozprawił ze swoją główną kontrkandydatką polityczną do władzy, czyli z Anną Pauker. Tak.
I Anna Pauker, ona też nie, ani nie była torturowana, ani nie była więziona, ona była też trzymana w areszcie domowym i nawet jakieś prace zarobkowe mogła podejmować pod pseudonimem, tłumaczyła książki, intelektualistka w ogóle, wybitna postać ruchu komunistycznego, międzynarodowego, nazywana La Pasionarią rumuńską, pierwsza minister spraw zagranicznych na świecie, notabene. No więc Giorgiu Deś ją odsunął w pewnym momencie, jeszcze za życia Stalina, jako Żydówkę. Wpisywało się to wpisywało się w trend. W trend, prawda? O którym już mówiliśmy. I potem Giorgiu Deś uznaje w roku 1956, że myśmy przecież już wtedy destalinizację przeprowadzili. No jeżeli u nas były jakieś stalinowskie przegięcia, no to była Anna Pauker. No i myśmy sobie z tym poradzili. Zobaczcie, my jesteśmy wzorem dla was, a nie wy dla nas. Jednocześnie manifestuje wielką zgodność polityczną ze Związkiem Radzieckim, uczestniczy w pacyfikacji, no de facto, rewolucji węgierskiej w ten sposób, że pozwala Imre Nodzia i innych węgierskich polityków trzymać na ziemi rumuńskiej w areszcie, więc nie było tam mowy o niczym podobnym do października 56. Powiem jeszcze tylko, że w obrębie obozu socjalistycznego do roku 56 prowadzono politykę wymiany prasy. To znaczy Polska Trybuna Ludu docierała bez problemu do Bukaresztu, każdy mógł ją tam kupić, kto znał polski, mógł ją nawet przeczytać. Treści jej były mniej więcej takie same jak rumuńskiej Skyntei, która z kolei trafiała do Empiku w Warszawie. Natomiast w roku 56 nagle na przykład władze rumuńskie stawiają szlaban, nie będzie importu prasy z Polski, bo ci, którzy potrafią coś przeczytać po polsku w Rumunii, jak to przeczytają, to staną się rewizjonistami. No tak, to jest ten sam mechanizm jak po pierwszych strajkach Solidarności, rodzącej się Solidarności w Polsce w 80 roku. Bratnie kraje zamykają granice, tak? Chociaż ta granica była otwarta, można było ją przekraczać na stempel w dowodzie osobistym. I blokują także import prasy. Oczywiście, Nawet Trybuny Ludu, no bo to, co się tam pisze, to jest wstrząsające z punktu widzenia reżimu, no rumuńskiego chociażby. Destrukcyjne. Ale to, co powiedziałeś o Deżu, jest bardzo ciekawe, bo z kolei spotkałem się z taką interpretacją w przypadku czechosłowackim, że tam za brak destalinizacji, odpowiadało to, że nie było wyrazistego przywódcy. To znaczy po śmierci Gottwalda, który umarł wkrótce po Stalinie. No przeziębił się chyba na uroczystościach pogrzebowych w Moskwie. Jego lekarze uprzedzali, że nie powinien w ogóle latać. Był alkoholikiem, miał bardzo zaawansowaną arteriosklerozę. Wiedział, że nie powinien wsiadać do samolotu, a jednocześnie wiedział, że no musi być na tym pogrzebie, bo inaczej podważyłby swoje przywództwo. A to było wielogodzinne stanie na kamiennej trybunie w marcu w Moskwie, w zimnie, nie wiem, czy był mróz, ale było bardzo zimno. Tak, no więc Gottwald tego nie przeżył. Tak jak powiedzieliśmy, Slanski został pokazowo skazany na śmierć. Wyrok wykonano kilka miesięcy przed śmiercią Gottwalda. Pozostał Antonin Zapotocki, przywódca związków zawodowych komunistycznych sprzed wojny, później przesiedział całą wojnę w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie był kapo. To był taki bardzo dziwny obóz Buchenwald, ponieważ komuniści dysponowali tam pewną autonomią. Oni później stworzyli zupełnie inny obraz tej historii, ale tak naprawdę byli w jakimś sensie tolerowani przez nazistowskie władze jako taka siatka, która zarządzała od wewnątrz tym obozem. Zapotocki był częścią tego systemu, ale był człowiekiem pozbawionym charyzmy i wyrazistości. Również Nowotny. I to powodowało, że o którym już mówiłem, i to powodowało, że tam właściwie nie było lidera, który byłby gotów, tak jak Gomułka, stanąć, czy Noć, o którym mówiłeś, stanąć na czele tej destalinizacji. Chociaż tu jest pewne podobieństwo, bo w Polsce przed jakby wyjęciem Gomułki z odosobnienia i jego legitymizacją też nie ma przywódcy. Bierut umarł trochę podobnie jak Gottwald w Moskwie, co zresztą wzbudziło mnóstwo międzynarodowych pogłosek w całym bloku
komunistycznym sądzono, że z Moskwy się często nie wraca po prostu. No, dwóch przywódców, którzy umierają, bratnich krajów, krajów satelickich, którzy umierają wkrótce po pogrzebie wodza. No. Dodam do tego, że w roku 57 w Moskwie na lotnisku w Szeremietiewo chyba rozbił się samolot, którym leciała rumuńska delegacja, biuro polityczne rumuńskie. I jeden z członków biura politycznego stracił życie. Był tam Czałszewsku, notabene, na pokładzie. To nie była poważna katastrofa, no bo prawie wszyscy przeżyli, ale była to katastrofa. I od tego czasu Czałszewsku do końca życia był przekonany, że głównym niebezpieczeństwem, jakie czyha na jego życie, jest sowiecka służba specjalna. Podróże do Związku Radzieckiego. Tak, no więc chciałem powiedzieć, że też nie było takiego lidera. Po śmierci Bieruta, którym można różne rzeczy mówić, to ciekawa postać, ale też pozbawiona charyzmy, ale jednak był to człowiek Stalina i to mu dawało pewną pozycję. On umiera i zastępuje go Edward Ochab, który no, twardy komunista, jednocześnie człowiek wykształcony, skończył Uniwersytet Jagielloński przed wojną. Ale twardy komunista, bardzo ograniczony. Wspominałeś o Torańskiej, Torańska z nim przeprowadziła wywiad, interesujący, bardzo ograniczony facet, to widać. I chyba bez zaplecza. Bez zaplecza, uczciwy człowiek osobiście na pewno, wierzący głęboko w to, co się... Człowiek, który należy do biura politycznego partii, które wcześniej Gomułkę wykluczyło, potępiło jego współpracowników, wtrąciło do więzienia i torturowało. No i Gomułka nagle przez nich dokooptowany musi z nimi się dogadać. I tu pozostał między nimi taki mur. Gomułka do końca zawsze pamiętał przecież o tym, co oni zrobili, a jednocześnie był politykiem, więc wiedział, że musi tych ludzi zagospodarować. Ochab mu władzę przekazał bez mrugnięcia okiem. Nie miał chyba w ogóle ambicji bycia przywódcą. Natomiast Gomułka go w nagrodę uczynił przewodniczącym Rady Państwa, czyli takim pseudo... Nie, pomyliłem się. Dopiero później, ale jednak w 1964 roku po śmierci Zawadzkiego to Ochab zostaje tym formalnie pierwszym człowiekiem quasi-prezydentem w państwie. Tak. Po czym zresztą zostanie odsunięty na własną prośbę w 1968, ponieważ był człowiekiem, który nie pogodził się z ówczesną nagonką antysemicką, więc odszedł znowu bez mrugnięcia okiem odszedł. To można o nim powiedzieć, że dwa razy pożegnał się z władzą bez żadnego wyraźnego sprzeciwu i gestu i dwa razy w dobrej intencji chyba. Postać Ochaba jakoś jest do przypomnienia. Natomiast chciałem powiedzieć, że mówimy tutaj o tych ludziach z elity, którzy jakoś tam lepią te losy świata, co oczywiście jest bardzo tradycyjnym podejściem i w jakiejś mierze prawdziwym. Gomułka udowodnił, że potrafił zapanować nad sytuacją i z tego wynikło odejście od października, czyli wzięcie pod but inteligencji i tak dalej, robotników, też likwidacja de facto tych rat robotniczych, które oni zawiązują w 56. Natomiast tło społeczne jest takie, że w latach 45-55 w Polsce połowa ludności migrowała. To jest pierwsza rzecz. I ci ludzie, połowa ludności, te migracje masowe, wielkie, zwłaszcza w okresie tuż powojennym, ale też potem ze wsi do miast, połowa mieszkańców. Wyobraźmy sobie tych ludzi. Ich pierwszą potrzebą życiową jest stabilizacja. I plan sześcioletni, stalinizm im tę stabilizację całkowicie uniemożliwia. Wyścigiem pracy, naciskiem politycznym, represjami, tysiącami różnych problemów. Władza nie życzy sobie tej stabilizacji nawet na poziomie rodzinnym, dlatego że rodzina jest podejrzana. Odciąga od zadań produkcyjnych, tak, dokładnie, jest ostoją katolicyzmu. Trudno ją kontrolować do końca. Myślenia, no właśnie. Tak. Więc ta wielka potrzeba stabilizacji bardzo się przysłużyła reżimowi Gomułki, który na nią przyzwolił. I to się nazywało małą stabilizacją, ale dla ludzi było naprawdę wielkim oddechem. Także to, że zaczynają wierzyć, że ta Polska jaka jest, tak będzie trwała, że ziemie zachodnie nie zostaną zabrane, daje się akty własności ziemi wreszcie rolnikom na ziemiach zachodnich, zaczyna się tam inwestować, budować bloki mieszkalne. Ludzie zaczynają widzieć, że ta wielka część terytorium Polski jest traktowana jako coś, co już naprawdę będzie. W Szczecinie się zaczyna przebudowa. Przecież
miasto, które chyba trzykrotnie przechodzi z rąk do rąk, tak, w 1945 roku. I naprawdę w roku 1956 pewna część tylko mieszkańców Szczecina wierzy, że to miasto zostanie w Polsce. No więc początek budowy nowego centrum Szczecina w latach 60. jest dowodem, że tak będzie. To jest ta stabilizacja. Znakiem. No, mi się wydaje, że tutaj warto podkreślić ten czynnik upływu czasu, którego upłynęło tak naprawdę bardzo niewiele od zakończenia wojny. To jest raptem 11 lat, prawda? Czyli tak jakbyśmy dzisiaj mówili o roku 2013, czyli o wydarzeniach dla nas, prawda, bliskich. Dopiero co przed chwilą. Ci ludzie musieli mieć w pamięci mnóstwo rzeczy. No, po pierwsze oczywiście wojennych traum, ale utrata też, rodzin, poniewierka. Tak, ale też odniesień do sytuacji przedwojennej, co władza eksploatuje, próbując udowodnić, że jest dużo lepiej, nie zawsze jej to wychodzi, prawda? No i wreszcie w tym wymiarze takim makro, no to właśnie ziemie zachodnie, migracje, które przecież to nie były tylko migracje ze wsi do miast, prawda, ale migracje na ziemie zachodnie, później częściowe migracja oczywiście ze wschodu, czyli tak zwana repatriacja, wbrew swojej nazwie, będąca w gruncie rzeczy przymusowym przesiedleniem. To wszystko musiało spowodować gigantyczne konsekwencje społeczne, też konsekwencje psychologiczne, znaczy ludzie zostali wykorzenieni po prostu w dużej części. No i próbują się zakorzenić, tak, co się okazuje niesłychanie trudne, ponieważ reżim panujący w Polsce te korzenie bez przerwy podcina na różne sposoby. Bardzo dobrym przykładem są osoby, które wskutek migracji przymusowych, dobrowolnych, zniszczenia miast i tak dalej, straciły prawie całe mienie albo wręcz wszystko. To jest bardzo typowe w roku 1945-1947. Te osoby dla siebie budują przyczółki życia w postaci na ogół małych biznesów. No bo co mają robić, gdy mówimy o mieście? Tak. Małe biznesy, jakieś małe sklepiczki, knajpki, jakieś stragany. I to wszystko władze zaczynają niszczyć tym ludziom, wyrywać im z rąk w latach 48-49. Jednocześnie narzucając pewien schemat. Pójdźcie na etat do spółdzielni, do przedsiębiorstw państwowych. Te etaty są strasznie chude. To jest polityka oszczędzania na wielki wysiłek przemysłowy. W związku z tym zarobki są niemal głodowe. Mówiłeś o wymianie pieniędzy w Czechosłowacji. W każdym kraju komunistycznym ze Związkiem Radzieckim na czele co pewien czas władze dokonują takiej operacji wymiany pieniędzy, bo ona ściąga pieniądz z rynku i likwiduje oszczędności w dużej mierze. To zwłaszcza temu służyło. Tak, no bo dodajmy, że istotą tych reform walutowych było to, że były różne przeliczniki. Jeżeli ktoś miał stosunkowo niewielkie oszczędności, no to powiedzmy tracił na tym niewiele, natomiast większe kwoty były przeliczane po znacznie mniej korzystnych, tak, znaczy czasem wielokrotnie, czy kilkukrotnie mniej korzystnych kursach, co powodowało, że no właściwie w ciągu jednej nocy, kiedy tę reformę wdrażano, ludzie tracili dorobek całego swojego życia. Chyba że zainwestowali. To z kolei tworzyło grupy uprzywilejowane, które dowiadywały się wcześniej o tym, że będzie wprowadzona reforma i tezauryzowały swoje oszczędności, kupując na przykład, no nie wiem, obrazy, tak, złoto, ale dolary. To też było niebezpieczne, bo z kolei władze mogły się przyczepić no, do posiadania złota, które było w ogóle zakazane w Polsce od jesieni 50 roku. Jest ustawa, która pozwala tylko wyznaczone ilości złotych przedmiotów, na przykład obrączkę można mieć i złoty zegarek, ale już nie można mieć dwóch zegarków na przykład, bo to już jest przechowywanie kruszców. No więc państwo wyciska, nie pozwala się stabilizować, atakuje ideologicznie pewne no, też trwałe podstawy takie światopoglądowe tego bytu, prawda? Kościół, religia, ale też inne, bo to nie tylko o to chodzi przecież. Burżuazyjny styl życia, przejawiający się chociażby tym, w jaki sposób człowiek mieszka, czy jak się ubiera. Tak, czy gdzie się żywi, no bo jednak tendencja też jest taka, żeby żywił się w stołówkach, a nie kolektywnie. Tak, a nie w domach. No i to wszystko razem powoduje w roku 56 taką sytuację rozpadu. Tej ideologii właściwie nie można bronić. Władze nie mają na to żadnego pomysłu, nie potrafią niczego
pokazać i wyciągają Gomułkę. Mhm. Tak naprawdę Gomułka został wymyślony przez swoich kolegów z biura politycznego, którzy nie mieli żadnego innego argumentu. Wiedzieli, że Gomułka zalegitymizuje partię i mieli rację. Rzeczywiście Gomułka samym swoim wkroczeniem, tym wielkim wiecem pod Pałacem Kultury w Warszawie, wiele set tysięcy ludzi słuchających Gomułki, a powiedzmy sobie jeszcze, że w roku 56 telewizja w Polsce raczkuje. Więc podstawową formą kontaktu z przywódcą jest ciągle wiec. I wiecowanie, w ogóle przy braku też wolnych mediów, wiecowanie staje się podstawową formą kontaktu i takiego wyrażania społecznych oczekiwań. A wiemy, jaką dynamikę ma wiecowanie. Wiecowanie może rozpalić bunt i tego się władze bardzo boją. I dlatego Gomułka, jako jedna z pierwszych rzeczy, jaką powiedział, było dość wiecowania, dość manifestacji, przejdźmy do codziennej pracy. No. Pracy ożywionej wiarą, że partia i tak dalej poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu. I to była ta formuła. I znowu, można było w tym usłyszeć przesłanie pozytywne. Teraz zabieramy się do roboty, będziemy, a można było usłyszeć zamknijcie gęby. I Gomułce w gruncie rzeczy chodziło o to drugie. O to drugie. I ta rewolucja właściwie kończy się, zanim się na dobre zaczęła. Zostaje odgórnie... spacyfikowana, ale też społecznie spacyfikowana, tak. Bo społeczeństwo właśnie chce tej stabilizacji. Zaczyna się trochę bać, że to wiecowanie, no czołgi są na Węgrzech, tak. Że ściągnie na ludzi coś podobnego. Więc mamy sytuację, w której istnieje poczucie wspólnoty interesów między rządem umownym a masami społecznymi. Krótkotrwałe, jak się okazało. Co powoduje z kolei izolację tych ludzi, którzy by, tych przywódców takich jak Goździk, którzy by dążyli do prawdziwej zmiany systemu. No oczywiście, oni są już oblepieni natychmiast właściwie partyjnymi działaczami, którzy właściwie robią, często mówią jak Goździk, ale zmierzają do zupełnie innych celów. Dla mnie taka lekcja 56 roku, jak o tym dziś myślę i zaczęliśmy od tego, że nie wiadomo jaka opcja czy jaka grupa ideologiczna dzisiaj uznałaby październik 56 za swój. Dla mnie najważniejsze w tym jest, że gdy się blokuje uporczywie i długo kanały społecznego dialogu, no to dialog musi być zastąpiony jakąś erupcją. To ludzie wychodzą na ulicę. I z tym się zderzają tego typu reżimy. I te reżimy oczywiście wierzą, bo jest wiele przykładów historycznych na to, że można sobie z tym poradzić. Jednym z tych przykładów jest przykład Polski. Można było sobie z październikiem poradzić, ale poradzono sobie tylko na szereg lat, a później te same problemy spowodowały marzec 68 roku, a potem grudzień 70 i potem kolejne konwulsje. Może historia Polski pod tym względem jest wyjątkowo dynamiczna, no bo sąsiednie państwa nie przeżywały aż tylu kryzysów. No, ale każde z nich jednak jakiś kryzys przeżyło, czy mniej lub bardziej, niemal każde, prawda? Mniej lub bardziej pełzający, mniej lub bardziej wyraźny. Społeczeństwo polskie przeżyło kryzysy największe i najbardziej spektakularne, z największą dozą chyba takiego pozytywnego przesłania, bo mam na myśli Solidarność. Tak, no i bez rozlewu krwi jednak. I bez rozlewu krwi. Poza grudniem 70 roku, który jednak, no, którego się nie da porównać z wjazdem radzieckich czołgów do Budapesztu. Nie da się tego porównać, chociaż było to może jeszcze bardziej przerażające, bo to jednak polskie wojsko dokonało tej masakry, podobnie jak w kopalni Wujek, więc rozlewy krwi były, ale nie było czegoś takiego jak krwawa łaźnia, której się obawiano. Tak, to precyzyjnie tak należałoby powiedzieć. Chyba tym półoptymistycznym akcentem. Dla mnie optymistycznym, a jednocześnie niepokojącym, bo dzisiejszy świat jest pełen takich prób blokowania, wbrew temu, że jest wypełniony sieciami informacyjnymi jak nigdy przedtem. Ale one nie działają tak. No właśnie. Do Chin nie docierają publikacje, które pojawiają się w internecie. To jest powszechnie wiadomo, ale do Chin nie można też wieść książki. Mówiłeś o tym, że nie mogła docierać do Bukaresztu po 56 roku polska prasa, ale do Chin prywatnie, kiedy się podróżuje, też nie można wieść polskich książek, dlatego że one mogą być, czy
w każdym razie istnieje ryzyko, że celnik je zabierze do kontroli i niekoniecznie przecież odda później. No to znaliśmy w Rosji carskiej w XIX wieku wyrywanie kartek z książek i tak dalej. No więc jak widać, wiele się zmienia, aby się tak mało zmieniało. Długie trwanie. To nie jest optymistyczne. Nie jest to optymistyczne i tym, no więc był optymistyczny akcent, teraz jest nieoptymistyczny, a zapraszamy za tydzień, wtedy już mam nadzieję w pełnym składzie. Tymczasem dziękujemy naszym słuchaczkom i słuchaczom. Hip, hip. Hurra. Hurra.